kresowej, który swe życie jej oddał, stał się jej symbolem. Chciałby była wolna, bohater tragicznej walki, który podczas niej usnął, jak Borisewicz ze zgrupowania Północ. Dziecię Wileńszczyzny wyrosłe na jej stepach, z chłopskiej rodziny i od zawsze na kresach smykał do nauki dyplomy nauczycielskie, lecz nie promowały one na wyższe uczelnie. Więc po swojej edukacji wstąpił do wojska, szkoła podchorążych, dywizja zambrowska, piechota polska w Ostrowi Komarowie. Wtedy uzyskał stopień podporucznika, potem dostał przydział stacjonowania w Suwałkach, pułk imienia marszałka, który dzierżył dumnie sztandar, przyozdobiony orderem Virtuti Militari, gotowy, żeby bronić polskiej nacji. W warunkach partyzanckich nie ma żadnego problemu, do ostatniego tchu walczyć po takim szkoleniu. Jeden, drugi strzał, celność coraz większa, wtedy dobijał się do bram chód 1 września. Osłona Suwalszczyzny ruszyli w rejon Pilicy, a tam pod Odrzyłowem zostali rozbici. Stracili dowódcę i młodszych oficerów piechoty, Niemcy sprawili im nielada kłopoty. Różne były drogi rozbitku 41. Szlak Krysi prowadził w stronę granicy litewskiej. Wracał do domu, tam gdzie brat jego i mama umierała, czekała, nie dotrwała, śmierć ją zabrała. Wiedział, że to dopiero preludium jest, taki mały wstęp do walki o ziemię tę. Doszły go sechy też o aresztowaniach, to bolszewicki pleps zaczynał rodaków ganiać. Chciał dostać się na zachód, opuścić sowiecką zonę, jak złapią się nie przyznawaj się, przyznasz, no to po tobie. I tak sobie powtarzał, brnąc do odtwarzanej armii polskiej, jak w 40 roku wpadł w niewolę w Baranowiczach. Przeszedł śledztwo, iście ciężkie, potem się przywitał przez nim aresztem i dotrwał tam aż do czerwca 1941, gdy ewakuowano całe więzienie, bo Niemcy wpadli, napadli na bolszewików bez kitu. Więźniów pędzono jak bydło bito, udało się Krysi bezpieć wraz z trzema kumplami hitem. Po czwarte już nie miał siły, dostał kulę w potylicę. W 41 złożył przysięgę, wstąpił do AK, oddając Polsce serce. Już po raz enty wiedział, że droga idzie tędy, konspiracja przeciwko bandom niemieckim, sowieckim. Na jesieni, jakoś rok później, zaczął formować oddział w 100% słusznie wspomniane umiejętności dowódcze i strzeleckie. Z początku bytu oddziału miały ogromne znaczenie. Niepokojący spokój oddział zmierzał do wsi, aby odpocząć, w końcu pomęczy ten życia tryb. I niestety zawód trafili się bolszewicy, oddział przeszedł w tyralierę i ruszył w stronę tej dziczy. Się nie udało, lecz co się odwlecze, to nie uciecze. O świcie uderzyli z trzech stron, mocniej i lepiej. Przeszkoda wodna to problem, w sumie niewielki. Krysia położył wroga jednym strzałem przez strzelby. 22 sierpnia 1943, oznaczeni przez obławę, musieli się szybko zmieć. To hitlerowska sprawa, a pan Jan na najbliższym wzgórzu osłaniał oddział, strzelając do niemieckiego tłumu. Krysiacy stoczyli blisko setkę walk, większość należy do przepięknych bojowych kart. Atak na Ejrzyszki, rozbito areszt NKWD, spalono dokumentację ZPP. Powoli czuł też, że jest już coraz ciężej utrzymać się na kresach, ratować polski pijący mięsień. Kwamiło serce RKM na prawe skrzydło ognia. Krysiacy byli jak na dłoni swego wroga, odsłonięci, lecz waleczni do ostatniej kropli krwi. Niczym Jan Borisew, wspaniały dowódca, ich akcja, walka, skok wprost na linię ognia. Komendant padł na bok, Polek by była wolna. Niestety nie zdążyli zabrać ciała komendanta, zbyt długo trwała walka, zbyt trwana była sowiecka armia. Ciało włożono po wszystkich wioskach i miastach, śpiewano, że już po wszystkim, jak na jarmarkach. A on ukochał ideały, służył ojczyźnie nie po to, by się chwalić jakim stanowiskiem. Intencje miał czyste, poczuj to, czym on się trudnił. Cześć i chwała ci na wieki, choć cię wrzucili do stopni rozsy.